Chciałem przywitać wszystkich, którzy przybyli. Dzisiejszy webinar będzie poświęcony integracji SafeStar z satelami, z urządzeniami satela. I może zaczniemy sobie od tego, że w ogóle jest dwie metody podłączenia urządzeń satela do SafeStar. Pierwszą metodą jest podłączenie bezpośrednio urządzeń, tak jak to przeważnie robicie. Ale bardzo często zdarza się, że agencje ochrony mają już swoje stacje odbiorcze satela. I takie stacje też do nas można podłączyć. I może właśnie od tego zacznę. Satel produkował kiedyś karty, które przeważnie mieściły się w starszej daty komputerach. Były to karty bazowe, telefoniczne, z wyjściem Mariot. Widać teraz na ekranie. Powinno być przynajmniej widać na ekranie. Taka karta tak naprawdę w komputerze z komputera korzystała tylko z zasilania. Po linii telefonicznej można było ją podpiąć, a następnie tutaj jest gniazdo RS232. Wychodziło się z powrotem, przeważnie do tego samego komputera, i już można było odbierać sygnały. Takie karty były rozbudowywane o kolejnych 15 kart. Można było dawać kolejne linie telefoniczne, w późniejszym czasie eternetowe. I tak naprawdę, i tak naprawdę były. Ludzie mieli dwie wersje: niektórzy mieli właśnie tą kartę jako bazową kartę główną, potem rozszerzone. W późniejszych czasach już jako główną kartę, na przykład, można było stosować kartę internetową, czyli podłączaliśmy internet ze stałym adresem IP i można było prowadzić komunikację, odbieranie sygnałów z urządzeń satela po gprs ie teraz już LTE, czy tam na przykład wintegrze THMM. Także to dwie główne karty bazowe, oczywiście identyczne, były rozszerzone. Może ja nie będę pokazywał, ale one już nie miały wyjścia RS-owego i wyglądały w ten sposób. Niektórzy może mają jeszcze takie stacje, które były bezpośrednio produkowane, obudowy przez satela. Była obudowa rakowa, w którą można było takie karty wsadzić, one pobierały zasilanie tylko i wyłącznie z tej obudowy, i dalej wychodziliśmy takim RS-em do komputera. Jeżeli chodzi o podłączenie takich kart do nas, to wygląda to w ten sposób, że do tej pierwszej głównej bazowej karty w tym momencie, na przykład mając podłączony komputer, możemy go odpiąć i ten mały RS przepina się do innego urządzenia, konwertującego ko do konwertera RS na Ethernet. I przykładem takiego konwertera jest dosyć popularny produkt firmy Moxa. Dla przykładu otworzyłem tutaj jednoportowe takie urządzenie. To jest strona producenta. Generalnie konwertuje to RS-232 na Ethernet. Dosyć dobrze sobie to radzi. Nie Żadna reklama Moxy, ale no jest to na rynku dosyć długo znany produkt. W miarę nieawaryjny. Oczywiście nie ograniczamy do zastosowania do Moxy. Jak ktoś ma inne urządzenia i działają, to można wykorzystać. Generalnie ten, który pokazuje, jest akurat jednoportowy, są dwu, cztero, ośmioportowe, w zależności od tego, jak dużo sprzętu chcecie transmitować do SafeStara. Także, odpinając tą kartę od komputera, rs RSA od komputera, przepinając do MOX-y, można, można te sygnały transmitować do nas. Wymagany do tego będzie stały adres IP, przekierowany port w firmie. My podłączamy się do takiego portu i te sygnały będą. W SafeStarze widoczne. Bardzo często zdarza się moment, w którym jeszcze używacie swojego oprogramowania, a chcielibyście już sprawdzać, czy w Safe starze te sygnały będą schodziły. No to tak naprawdę jest możliwość tak zwanego bocznikowania, gdzie są specjalne trójniki, można je samemu wykonać, spróbować gdzieś zakupić też oczywiście. I w tym momencie SafeStar prowadzi tylko nasłuch na, na porcie. Główną stacją pozostaje na ten moment to, co macie, a sygnały, które docierają do tej stacji, też są te transmitowane do nas. Więc na czas testów zawsze można to podwoić. W momencie, kiedy, w momencie, kiedy testy zakończyć, się zakończą, zawsze można zostawić tylko jeden transmitter, żeby stacja SafeStar potwierdzała już odbiory sygnałów i prawidłowość działania. Także pokrótce, jeżeli chodzi o stacje pośrednie i to, że można je podpiąć, to by było tyle. Ważną informacją kolejną są formaty transmisji, które, które przez takie stacje przechodzą już bezpośrednio, czy to do oprogramowania, które gdzieś macie, czy to już teraz do stara. Wygląda to tak, że głównymi formatami transmisji jest kontakt ID, pewnie dobrze wszystkim znany. Jest to dosyć stary format wymyślony na potrzeby linii telefonicznej. Oraz taki troszkę nowszy format transmisji SIA. I oczywiście ta SIA ma dosyć sporo rozszerzeń. Nie będę się też zagłębiał we wszystkie rozszerzenia, które tam gdzieś istnieją. I opowiem pokrótce, czym różni się tak naprawdę kontakt ID od SIA. Może pozamykamy karty, które już są nam niepotrzebne. Ok. Teraz na ekranie wyświetlam jedno z urządzeń, które, to jest też satel, który chodzi po kontakcie ID i na przykładzie jednego z sygnałów opowiem może jak wygląda przekazywanie sygnałów do SafeStara, czy to z takich urządzeń. Nie będę się zagłębiał w szczegóły budowania ramki i co w, tej, w skład tej ramki wchodzi, tylko co w skład samego sygnału przekazywanego do stacji monitorowania wchodzi. I pierwszą rzeczą, która jest wysyłana po kontakcie ID, jest identyfikator urządzenia. Tutaj akurat zaznaczam myszką, to są cztery znaki, cztery znaki, które nie są tylko cyframi, tam może być też od A do F, czyli mamy zakres od 0 do 9 plus A do F i to są cztery znaki. Następną rzeczą, która jest wysyłana, no to jest wiadomo zdarzenie Zdarzenie są trzy znakowe, na przykład 401, uzbrojenie czy tam rozbrojenie obiektu, alarmowe tam 130, 140. Przed tymi trzema znakami przeważnie stoi, zawsze stoi literka E albo R. Ta literka świadczy o tym, czy to jest nowy sygnał, czy to jest jego zakończenie. W przypadku rozbrojenia i uzbrojenia to mamy sygnał uzbrojenia i rozbrojenia jako ER i alarmu, początek alarmu, zakończenie alarmu, czy jakiegokolwiek sygnału. Więc to jest składnia kolejna. Następną rzeczą, która pojawia się w kontakcie ID jest strefa. Numer strefy. Numery stref zaczynają się od 01. I tak mamy dwucyfrowo, więc ile tych stref zmieścimy. Co ciekawe jest też strefa 00. Ale ona jest wysyłana z urządzeń w przypadku, kiedy strefy nie istnieją. Na przykład, jeżeli są nadajniki Satela, czy też innego producenta, ale nadajniki, które stref na przykład nie posiadają, to bardzo często się zdarza, że jest wysyłane 0,0, czyli brak strefy. Kolejnym, kolejnym elementem wysłania takiego sygnału jest trzycyfrowy opis, znaczy nie opis, tylko trzycyfrowy numer linii, lub numer użytkownika. To w tym miejscu pojawia się jako jedno i to samo, my rozróżniamy, czy jest to użytkownik, czy jest to linia. Do tego też przejdę w momencie, kiedy będziemy opisywać linię, powiem, w jaki sposób to wygląda, ale w skrócie no centrala wie, że jeżeli mamy uzbrojenie strefy pierwszej, to wysyła nam numer użytkownika, czyli na przykład administrator 001, a w momencie, kiedy mamy alarm z linii piątej, no to dostajemy sygnał, że jest to alarm ze strefy pierwszej z linii piątej. Więc tak jakby rozróżnienie jest, bo jest to zależne od sygnału i tak naprawdę jest to ta sama wartość. Czyli mamy cyfrę określającą cyfry określające linii numer linii lub cyfry określające użytkownika. I to tyle, jeżeli chodzi o pokrótce o sam kontakt ID, pokażę teraz CIP i, i, i tak jakby. Niezaprzeczalną zaletę tego formatu nad kontaktem ID jest to, jak już mówiłem, nowszy, nowszy format. I mamy tutaj troszkę inaczej budowany, budowaną składnię tego, co do nas przychodzi. Pierwsza rzecz to przychodzi identyfikator, i on już nie jest ograniczony do czterech znaków. Dalej jest ograniczony do, do znaków heksowych, czyli tam od 0, 9 i A do F, ale już nie jest to cztery znaki. Oczywiście satel akurat ogranicza to do sześciu znaków, co też nie jest fajne, ale już jest ich sześć, a nie cztery. Jest bardzo dużo producentów, którzy nie ograniczają tego aż tak bardzo, można wpisać 10-16 znaków i w tym momencie bardzo sobie porządkować nadajniki u siebie w systemie bo dla przykładu są urządzenia, w których można wpisać numer seryjny urządzenia albo adres MAC urządzenia i wtedy mamy 10-12 znaków, one są bardzo niepowtarzalne, mała szansa, żeby przez przypadek wpisać sobie na stacji dwa takie same urządzenia i wysyłać sygnały, gdzie one po prostu będą się pokazywać jako jedno. Tutaj składnia jest budowana, tak jak powiedziałem, w ten sposób, że identyfikator już jest trochę większy, to jest bardzo bardzo duży plus. Drugą rzeczą są kody. To już nie są trzyznakowe kody, tylko trzy cyfrowe kody, tylko dwuznakowe, czyli mamy litery i każda, każda z tych dwóch liter oznacza zupełnie inny rodzaj alarmu. Następnie oczywiście przekazywany jest numer strefy i numer linii tak samo jak w kontakcie ID, z taką różnicą, że jeżeli producent urządzenia postanowi wysyłać, to można zobaczyć w safestarze nazwy linii, nazwy użytkowników i nazwy stref. I to jest dosyć Kluczowa rzecz, bo bardzo często na obiektach zdarza się tak, że jedzie technik, robi dosyć duży system, powiedzmy, że uda się wydrukować ten opis linii, ktoś go do systemu dosyć stara przeniesie, zrobi opis tych linii, jest fajnie, a potem przychodzi modernizacja takiego systemu, już linii nikt nie pozmienia, już nie, zrobi, nie zostanie zrobiony opis jak zwykle. A już nie mówię nawet o sytuacji, w której są zmieniani użytkownicy. W firmach, gdzie po prostu użytkownicy się zmieniają, imię nazwisko się zmienia, a na stacji jest stara lista. I w przypadku formatu SIA bardzo często te, te nazwy są wysyłane, więc i tak operator odbierając sygnał będzie widział, że jest to użytkownik 50 i może się czasami okazać, że będzie napisane Andrzej Nowak. Wszystko zależy, czy centrala to wysyła. Na przykład Integra potrafi to wysyłać dobrze. Perfekta już trochę mniej, ale też sobie próbuje radzić. Także tak wygląda sam format komunikacji, i tak jak mówiłem, no niezaprzeczalnie jest, jest, jest to nowsze rozwiązanie i trochę ciekawsze. I jeszcze jedną najważniejszą rzeczą, która, która tak jakby mówi o tym, że jest to lepszy format. Możemy go odbierać bezpośrednio w SafeStar. Bardzo wiele z firm, które obsługujemy, ma swoje koncentratory SIA, i tak naprawdę nie, nie trzeba się ograniczać do wysyłania do nas komunikacji tylko z satela, tylko możemy, możecie wysyłać Państwo z bardzo wielu central, bardzo wielu nadajników, które obsługują format SIA, czyli mając jeden koncentrator obsługujecie wiele, wiele odbierania, wiele, wiele urządzeń i odbierania z nich sygnałów. Także tutaj bardzo polecam korzystanie z formatu SIA. Dobrze, jeżeli chodzi o same formaty to w bardzo małej pigułce i, i pobieżnie to tyle. Może pokażę, w jaki sposób ustawić w samym satelu komunikację do nas. I zacząłbym, pokażę na przykładzie Perfekty i na przykładzie Integry, więc może Perfekta. Perfekta Control to, to nie jest podpięty system, jest to po prostu pusty szablon. Przechodzimy do zakładki Funkcje Monitorowanie. Wygląda to w ten sposób, żeby prawidłowo robić komunikację, na przykład na kontakcie ID do nas, należy w, oczywiście włączyć monitorowanie, wybrać kontakt ID. Najważniejsze jest, żeby to były wszystkie kody niewybrane. Bardzo często dzwonicie, mówicie, o, nie działa, nie schodzi, wszystko jest dobrze zaprogramowane. A okazuje się, że ktoś wybrał kody wybrane, po czym nie wybrał kodów, które mają do nas schodzić. Oczywiście, jeżeli ktoś jest zaawansowany, rozumie to, co chce wysyłać z centrali, to oczywiście można dać kody wybrane, uzupełnić tabelę kodów, które mają być wysyłane do stacji monitorowania. W momencie, kiedy jest to prosta, podstawowa konfiguracja, ja polecam, wszystkie kody na pewno zejdzie. Identyfikator centrali, no to uzupełniamy, jeżeli wstawiają Państwo, to mają Państwo swoją jakąś listę kolejkowania, to wiadomo, wybieracie cztery znaki, które, które są programowane i w SAF starze przepisujemy je tutaj. W momencie, kiedy korzystają Państwo z naszego koncentratora SATEL z komunikacją contact. ID, jest taki koncentrator, to w tym momencie automatycznie jest nadawany ten identyfikator. Trzeba go tutaj przepisać. Wybieramy kolejno format, SATEL proto, format SATEL, protokół TCP i adres stacji monitorowania. Tutaj na chwilę się na dłużej zatrzymam. Bardzo często wpisywane są tutaj adresy IP. Ogólnie no nie polecam takiej praktyki, lepiej wpisywać, jeżeli oczywiście centrala obsługuje domeny, lepiej wpisywać domeny. Domena jest własnością kogoś, kto ją kupił. Adres IP niekoniecznie to, że operator zapewnia adres IP, to nie znaczy, że on jest na wieczność u kogoś, a jak się opłaca domenę własną, to raczej jest już na długo z nami, a potem bardzo łatwo pod domeną podmienić taki adres IP. Myśmy przygotowali domenę specjalnie pod nadajniki. Ona jest dostępna do sprawdzenia. W instrukcjach, nie tych na stronie internetowej, tylko tych w Safestarze, pod własnym nazwiskiem w prawym rogu są instrukcje, tam jest instrukcja danych do urządzeń, jest tam domena, ona się nazywa dev01.safestar.pl, dev jak device. Następnie wybieramy port, on też dla koncentratora ogólnego jest w tej instrukcji. Przechodzimy do zakładki, rozwijamy zaawansowane, i tutaj w przypadku kontaktu ID wymagany jest klucz stacji i klucz GPRS. Też są zawarte w tej instrukcji, należy te dwa pola uzupełnić. Ja oczywiście odsyłam też, jeżeli. Bo to, co mówię, jest zapisane w jednej z instrukcji na stronie. Krzysztof pokazywał, gdzie są instrukcje. Także też odsyłam do tych instrukcji. Jakby czegoś tam brakowało odnośnie już stworzonej instrukcji. Na przykład widzicie, że czegoś nie ma. Ja zapraszam do napisania na pomoc małpa safestar.pl. Bardzo chętnie rozbudujemy te instrukcje, więc tutaj nie ma problemu. Dobrze, dalej. Klucz stacji SATEL, klucz stacji GPRS. One muszą być uzupełnione. Pominiemy sobie monitorowanie SMS i audio. Priorytety monitoringu. W przypadku Perfekty jest to dosyć ważne. Wybierają Państwo, która, z której karty SIM, czy, czy z czego ma skorzystać najpierw taka centrala. Bardzo często tu się pojawia karta SIM 1, nie GPRS, tylko SMS, no to już nie pójdzie. Pasowałoby wybrać właśnie format komunikacji typu GPRS, na którym SIM-ie i na przykład ustawić jego kolejność. Jeżeli wkładacie dwie karty SIM, jest kolejność najpierw z pierwszej Próbuje wysłać sygnały, potem z drugiej. Następnie wybieramy ilość prób takiego, takiego wysyłania, jeżeli na przykład jest problem komunikacji ze stacją. Wysyłamy na przykład podwójnie, pod trzy razy taką, taką próbę, robimy, zanim centrala zgłasza błąd i przejdzie na przykład na drugą kartę SIM. Odstępy między próbami to też jest taka rzecz, która jest dosyć ważna, żeby ona nie robiła od razu trzech prób. No bo jak dacie jedną sekundę, to raczej tam się nic nie zmieni i nie było komunikacji stacji, to po sekundzie prawie nieprawdopodobnie nie będzie, ale też bym nie popadał ze skrajności w skrajność. No nie ustawiałbym ani jednej sekundy, ani nie wiem, 5 godzin, bo się okaże, że nigdy sygnały nie wyjdą. Więc takie optimum to bardzo często jest minuta, ale oczywiście to każdy ustala sobie indywidualnie. Kolejną ważną rzeczą jest transmisja testowa. Nie, ja tu jeszcze te 60 staw. Transmisja testowa. W przypadku perfekty jest to specyficznie zrobione, bo można ustawić inne testy w trakcie, gdy czuwa i w trakcie, gdy nie czuwa. Też są inne teksty, inny okres testowania. Ja polecam ustawiać ogólnie zawsze taki sam okres testowania, na przykład raz na pół godziny. Bardzo często kiedyś w agencjach ochrony ustawiano raz na dobę test. Wynikało to z oszczędności, no bo to były sms -y albo nadajniki radiowe, które po prostu na siebie się nakładały i te za częste sygnały też nie były dobre. W przypadku GPRS-u LT no nie ma to dużego znaczenia. Oczywiście jest to większy pobór transferu, ale mieści się w ramach przyzwoitości, więc zawsze warto testować trochę częściej, na przykład raz na pół godziny. Transmisja testowa niezależnie od zdarzeń i to by było koniec. Wracając tylko jeszcze do jednej rzeczy na samym końcu, które tutaj jest to jest ten magiczny wybór zdarzeń czyli jeżeli zrobią Państwo nie wszystkie zdarzenia, to tutaj można zaznaczyć konkretnie, które zdarzenia, na przykład do stacji monitorowania mają schodzić, a które nie. Wrócę się do góry. To był kontakt ID na wasze stacje pośrednie, czyli jak macie odbiorniki satela, lub do naszego satela ogólnego, a w momencie, kiedy Chcielibyście mieć, macie już koncentrator w formacie CIA, w SafeStarze, to warto wysyłać to w CIA. I ja może pokażę. Tu będzie niedużo zmian, bo tylko początkowe, więc nie wybieramy wtedy CIA, Contact ID, CID, tylko CIA, znowu wszystkie kody. I już teraz widzimy, że jest możliwość dodania sześciu, nie czterech znaków. Możemy sobie tam nie wiem, wpisać, ab. 1, 2, 3, 4, już mamy sześcioznakowy typ wysyłania sygnałów. Poniżej jest coś takiego jak opcja SIA, wysyła, SIA, wysyłaj nazwy. I jeżeli to zaznaczycie, to powinny wysyłać się nazwy: nazwy linii, nazwy użytkowników i nazwy stref, ale w przypadku perfekty to nie jest reguła. Bo już się spotkałem z perfektami, które nie wysyłają nazw, i spotkałem się też z perfektami, które te nazwy wysyłają. Nie jestem pewien, czy to zależy od wersji softu, bo nigdy tego nie sprawdziłem, czy to jest zależne od jakiegoś starszego softu. No ale były softy, które to dobrze wysyłały, były takie, które nie wysyłały tych nazw w ogóle. Do tego mamy coś takiego jak znaki narodowe. Ja nie polecam nigdy korzystać, bo z kodowaniem EON. Bardzo często bywają problemy, potem wyskakują jakieś szlaczki, więc można spróbować, ale lepiej po prostu zapisywać nazwy stref, linii użytkowników bez polskich znaków. Jest to prostsze i na pewno bardziej zunifikowane. Przechodzimy dalej. Tu jest bardzo istotna zmiana. Format protokołu. Nie wybieramy już satel, tylko wybieramy IP. Pozostawiamy dalej TCP, bo to jest dosyć dobry protokół komunikacji. Nie polecam UDP. UDP i następnie wybieramy adres stacji, tak jak powiedziałem, tam jest dev01.savestar.pl i oczywiście inny port, jeżeli mają Państwo swoje koncentratory, to znacie te porty, jeżeli ogólny koncentrator C-ja, to też taki istnieje, na niego to polecam bardziej testowe urządzenia, czy jakieś, które mają bardzo unikalny identyfikator, na przykład numer seryjny centrali, czy... Czy adres mac centrali wtedy jest bardzo duża pewność, że one się nie powtarzają w systemie? Więc dopisujemy, ja nawet dopiszę. W tym przypadku. Okej, okay, tak by to wyglądało jakiś tam port do, przypadkowy. Okej. Okay. Nie korzystamy w ogóle z klucza stacji, nie korzystamy z klucza GPRS, bo nie jest to wymagane dla CIA. Korzystamy za to z. Korzystamy za to z samej stacji. Tu jest okres testu IP. Chodzi o okres testu w drugą stronę, czyli centrala sobie testuje łączność ze stacją, czy, odbywa, czy stacja odpowiada, bo same testy dalej są na dole i ta dolna tabelka się nie zmienia. Jest możliwość szyfrowania. Szyfrowania komunikacji SIA, bo SIA tak jakby posiada, posiadać możliwość szyfrowania. Jest to specyficzne szyfrowanie, bo SIA szyfruje tylko samo zdarzenie, czyli ani nie szyfruje tego, z jakiego obiektu przychodzi alarm, ani o której godzinie, tylko szyfruje konkretnie, co to za zdarzenie. Jeżeli macie koncentrator własny, chcielibyście używać szyfrowania, można takie włączyć. Wtedy podaje się klucz szyfrujący, on jest zawsze stały dla koncentratora. Trudno mi powiedzieć, czy warto tego używać, dlatego że bardzo dużo central nie posiada szyfrowania i w tym momencie, jeżeli koncentrator jest szyfrowany, to musi być to szyfrowanie włączone. Spotkałem się z centralami, które po włączeniu tego szyfrowania nie odpowiadały prawidłowo do koncentratoru, więc, więc zostawiam do wyboru: raczej nie. I to by było tyle, czyli mamy dwa sposoby wysyłania tego do, do Safestara: to albo kontakt ID i koncentrator ogólny Satel, albo właśnie koncentratory SIA, które gorąco polecam z uwagi na wysyłanie też nazw. Dobrze, perfekta. Na szybko omówię to samo w integrze. W zakładce monitorowanie należy zaznaczyć wiadomo, że monitorowanie ETHM, jeżeli oczywiście korzystacie z modułu ETHM-owego, monitorowanie GPRS, jeżeli z takiego modułu też jest korzystane, bo oczywiście integra pozwala na komunikację dwoma nadajnikami. Wybieramy, czy ma być stacja, tylko pierwsza, druga, to jest dokładnie tak samo jak w perfekcie, tak. Do tego, dochodzi, do tego dochodzi nam możliwość niemonitorowania restartów modułów. Nie wiem, czy ktoś z Państwa się. Kiedykolwiek z tym spotkał. To jest dosyć ciekawy, ciekawy temat, bo w momencie, kiedy instalator wchodzi w centrale, programuje ją, lub coś zmienia, to w tym momencie na stację monitorowania schodzi bardzo wiele, bardzo wiele alarmów z restartów modułów, i to jest takie dosyć specyficzne. i Satel dorobił tutaj taką funkcję, nie monitoruje startów modułów, więc po prostu jak instalator wchodzi w centrale, to jest oczywiście sygnał o tym, że schodzi, że instalator jest w centrali, że robi, coś zmienia. To jest wysyłane, ale nie są wysyłane te magiczne restarty modułów. Także polecam sobie sprawdzić, jak ktoś jeszcze tego nie widział, jak nie jest zaznaczone, jak dużo tych dziwnych sygnałów jest. Dobrze. Bardzo analogiczne jak do perfekty, tylko w troszkę w starszym wydaniu wyglądowym. Załóżmy, że będziemy to wysyłać bezpośrednio do nas na, po protokole Satel, czyli kontakt ID plus Satel, więc znowu mamy to samo i tutaj domyślnie są pod podstawione te wybrane kody, więc przechodzimy na kontakt ID, kody wszystkie, nie uzupełniamy tutaj sekcji dotyczącej telefonu, uzupełniamy sekcję Ethernet, GPRS, czyli znowu mamy domenę, port, w przypadku satela no to jest klucz stacji, klucz GPRS, format IP no to satel, protokół TCP i identyfikatory. Identyfikatory urządzeń, tak jak w przypadku Perfekty, cztery znaki. Tutaj uzupełnia się ich więcej. To są identyfikatory dla partycji, nie mylić ze strefami, dla partycji. Niektórzy uzupełniają wszystkie osiem, można uzupełnić pewnie tylko pierwszą, ale nigdy nie zaszkodzi uzupełnić do końca. Bardzo ważne, żeby uzupełnić też ostatnią, czyli z napisem SYS, bo to są ze zdarzeń systemowych, więc warto by było też ją uzupełnić. Czyli mam uzupełnioną pierwszą. I ostatnią, a najlepiej wszystkie do końca, i to jest tyle, jeżeli chodzi o samo monitorowanie kontakt ID, to jest dosyć proste. Jeżeli chodzi o monitorowanie SIA, no to tak samo podmieniamy tutaj na wszystkie kody SIA, zmieniamy tylko port do transmisji danych, no bo nie ten, nie ten sam port, nie podajemy klucza stacji, nie podajemy kluczy GPRS, zmieniamy format transmisji na SIA. I to jest bardzo istotne, bo bardzo często pozostawiacie tego satela tutaj i, i też nie działa komunikacja. Więc tu musi być SIA, tu musi być TCP i tu już można uzupełnić i znowu tylko cztery znaki. Na chwilę się przy tym zatrzymam. W Integrze domyślnie te dwa pierwsze znaki są wyłączone. Jest taka opcja jak zaawansowane, tutaj można dodać identyfikatory sześcioznakowe. Jeżeli dodamy to, to w tym momencie prefiks SIA się pojawia, tak ładnie to satel nazwał. Dodamy sobie AB. I znowu nasz, jakiś prefiks i mamy, mamy identyfikator. Oczywiście w starze to będzie wyglądać w ten sposób, że mamy AB1234, to nie jest osobno i wysyłane jest jako jedno. Więc nie, nie do końca nigdy rozumiałem, czemu to ktoś rozdzielił, ale jest to sześcioznakowy identyfikator. OK, tu y, mamy omówione i możliwość wysyłania po SIA, i możliwość wysyłania po kontakcie ID. Przejdźmy sobie jeszcze do ważnej zakładki, czyli kody zdarzeń. Mhm. Kody zdarzeń, i tu jest taka podzakładka systemowe i pozostałe, i tu mamy testy. No, bardzo ważna rzecz, więc znowu uzupełniamy testy, co ile mają być wysyłane, czyli tam było co 30 minut do stacji pierwszej, zapisujemy, i te testy będą się u nas odkładać. Ech. Zanim wyłączę Lowdicksa. Żeby do niego nie wracać, to w Safestar Safe mamy możliwość zarządzania, może nawet nie zarządzania, o ile dwukierunkowej komunikacji z satelem Integrą. Bardzo często dostajemy pytania. Przepraszam, no, Paweł, jeszcze tak. tylko pokaż, gdzie się włącza um, opisy w Integrze, bo było takie pytanie na czacie. Było, gdzie opisy? Nie, tutaj nie można ich wyłączyć. Ale w nie ma takiej... IP tam, w zakładce jest IP tam jeszcze. Nie, nie, nie wiem, czy ich można było wyłączyć. Wysyłaj nazwy źródeł, jest, ok. One są domyślnie włączone, ok. Nie, nie tak, że nie, nie można ich wyłączyć, tylko one są domyślnie włączone, więc tutaj, tak jak było pod identyfikatorem sześcioznakowym. I one dobrze przechodzą z, z Integry. Oczywiście, Integra czasami ma z polskimi znakami problem, bo to już widziałem, więc też proponuję unikać polskich znaków, ale. Jest taka opcja. Dobra, przechodzimy dalej. Dobrze. Dlaczego chciałem się zatrzymać przy DOWXie, a Artur mnie trochę wybił tutaj. Ok. Mamy możliwość dwukierunkowej komunikacji z satelem Integro z modułem ETHM. I to jest bardzo kluczowe, co powiedziałem, dlatego że bardzo często jest to IntGSM na przykład, czyli GPRSowe owe urządzenie. I jest od was pytanie, no bo tutaj coś nie działa w integracji. I czy to też perfekta, że perfekta z modułami i nie działa integracja? No nie działa, dlatego że po pierwsze karta SIM nie ma e, przeważnie stałego adresu IP, po drugie SATEL komunikuje się z własną chmurą e, do sterowania tą aplikacją i tutaj tego nie ma. Jedynym miejscem, gdzie właśnie zostało zrobione, wykonane e, prawidłowo integracja dwukierunkowa to są e, integra z modułem ETHM-owym, tylko należy mieć wtedy na obiekcie stały adres IP publiczny u klienta i przekierowany port. To jest tak jakby dwa, dwie kluczowe sprawy i wtedy bardzo fajnie można tą integrą sterować, można uzbrajać, rozbrajać strefy, można uzbrajać, zmieniać stany przekaźników, czyli wyjść w centrali. Także jeżeli korzystacie z tych central do zarządzania jakimiś obiektami i tak naprawdę służy Wam ten system na obiekcie, a nie klientowi, to jak najbardziej integra z ETHM-em, stałym adresem IP Super się sprawdza do zmiany stanów, na przykład wyjść, czyli tam, nie wiem, włączenia oświetlenia i innych rzeczy na obiekcie, tak? Zamknięcia drzwi czy zwory elektromagnetycznej. Dobrze, dlaczego teraz nadmieniam? Dlatego, że należy włączyć taką integrację i robi się ją w module ethm -owym. Przy okazji konfiguracji modułu ethm ETHM nadmienię, że bardzo ważną rzeczą jest wpisywanie serwera DNS. Bo jeżeli korzystacie z domen gdziekolwiek, to serwer DNS musi być wpisany, bo ta nazwa musi zostać zamieniona na adres, a na aktualny adres IP i robi to właśnie serwer DNS. Na przykład Googlowski 4 4.8 czy Cloudflare, dosyć popularny 4.1, także to taka dygresja, ale bardzo ważna rzecz, żeby wpisywać te serwery DNS w perfekcie tak samo. W jakimkolwiek urządzeniu zawsze serwery DNS powinny być uzupełnione, to jest bardzo ważne. W przypadku, tam, w przypadku gdzie korzysta się z kart SIM, bardzo ważną rzeczą jest też prawidłowe wpisywanie APN-u, nazwy APN-u, bo to determinuje w ogóle połączenie przez internet i o ile SMS-y schodzą gdzieś tam, jeżeli ktoś korzysta, to już transmisja internetowa działać nie będzie bez prawidłowo wpisanych APN-ów. W samej, do samej karty SIM w nadajniku lub centrali. Dobrze, jest tutaj zakładka, w której, w której należy zaznaczyć integrację i należy podać port tej integracji. Domyślny jest czterocyfrowy. Ja zawsze polecam zmienić porty z domyślnych jakiejś. Jakąś wariację tego portu, najlepiej pięciocyfrowy. Macie do dyspozycji od 0 do 65 tysięcy portów, to tak a propos sieci komputerowych. W ogóle nie powinno się stosować portów poniżej tysiąca, bo to są porty rezerwowane. Ale ja, tak, może nie że uważam, nawet tylko poniżej 10 tysięcy nawet nie warto. Zawsze to, to jest troszkę bezpieczniej. Skanery sieciowe rzadko dochodzą bardzo, bardzo wysoko. Ktoś się musi uprzeć na skanowanie adresu IP, żeby dotrzeć do 60 tysięcy portu, więc zawsze warto sobie zrobić wysoko taki port, na przykład 40 tysięcy, dodać, dodać czwórkę z przodu i mamy 47904. To niestandardowy port dla tej usługi. Oczywiście taki sam port należy przekierować w routerze. I tak naprawdę tyle. Oczywiście trzeba, jeżeli macie realnie podpięty moduł ethernetowy, tutaj na dole należy sprawdzić, czy on w ogóle uzyskał adres IP, czy prawidłowo jest pobrany adres MAC, czy on się komunikuje ze światem zewnętrznym. I w tym momencie mamy gotowy system. Ja tam jeszcze wrócę trochę do góry. Tu jest używaj DHCP. Ja nigdy nie polecam używania nadawanych automatycznie adresów, bo te adresy się bardzo często zmieniają w sieci po restartach routerów. No, trzeba mocno wiedzieć, jak można tak powiedzieć, że jak w sieci dłubać, żeby korzystać dobrze z DHCP, ustawiać je statycznie i mieć nad tym kontrolę i zarządzania. Tak, wpisujecie na stałe ten adres jest zawsze ten sam. Dobrze. Tyle w ramach integracji od strony samego satela. Przejdźmy do SafeStara. Bo to nas najbardziej będzie interesować. Jakby było jakieś pytanie, no to. Nie tak, tak. Zapiszmy. Dobrze. I wróćmy do SafeStara. OK. Tutaj pokazywałem urządzenia, które już są dodane. W tym przypadku jest to urządzenie, które do, zostało dodane jako. Jako SIA też został wybrany typ nadajnika. Ja może edytuję to podczas jak jest dodawany nadajnik, czyli wchodzicie konto urządzenia i dodaj nowe urządzenie, no to wybieracie własne konto, następnie wybieracie typ urządzenia. I w tym przypadku, jeżeli chodzi w ogóle o transmisję Contact ID, czy CIP, można wybierać, czy to dedykowany dla satela, czy to na przykład po prostu nadajnik stacjonarny. Nie ma to znaczenia w 90% przypadków. Najważniejszy jest moment, kiedy rzeczywiście chcecie sterować integrą, i wtedy musi to być wybrany ten typ urządzenia, bo dla tego typu urządzenia pojawi się zakładka integracja. Więc jeżeli nie integrujecie, to nie ma to znaczenia może to być satel ETHM Smed, może to być nadajnik stacjonarny. Jeżeli jest to integracja dwukierunkowa, to musi zostać wybrany satel ETHM Smed zostanie automatycznie w tym przypadku nadany identyfikator. Ten identyfikator wpisujemy w centrali. Dodajemy koncentrator, z którego korzystamy. No w naszym przypadku jest to jakiś koncentrator ogólny. Dodajemy sobie, do którego obiektu ma być centrala, i zapisujemy zmiany. Tu jest jeszcze karta SIM. Warto pamiętać o dopisywaniu kart SIM. Wiem, że mało ludzi korzysta już z SMS-ów w nowych urządzeniach. W starych bardzo często, w nowych już coraz mniej. Ale kartę SIM warto dopisywać w celach ewidencjonowania. Ona tutaj pojawiając się, oczywiście, jeżeli by z danego, z danego numeru, z numeru. Telefonu karty zszedł SMS. To jeżeli karta jest dodana do tego urządzenia, to on, ten sygnał pojawi się w tym urządzeniu. Ale oprócz tego macie Państwo ewidencjonowanie samych kart SIM, tak? Jej numer, telefonu, numer karty SIM, PIN, puk, datę ważności, czy jest tam internet, czy jest stały adres, jaki jest ten stały adres. Także warto sobie dodawać, potem jest fajne, fajnie to zewidencjonowane dla. Same korzyści, wręcz bym powiedział. Dobrze, przechodzimy dalej. Jak już jest utworzony nadajnik, i zakładamy, że jakieś sygnały nam schodzą. To bardzo ważną rzeczą jest sam, same z siebie opisywanie sygnałów samo z siebie. I w tym przypadku korzystamy z formatu CIA, więc ja zawsze proponuję użytkownika, dla, dla każdego konta, dla każdego klienta, żeby tworzyć sobie swoje szablony profili żeby nie zmieniać takich profili jak SIA czy Kontakt ID jakieś indywidualne w każdym urządzeniu, dlatego że te sygnały w 90% zawsze w każdej centrali są tak samo i wtedy tworzycie własny profil sygnałowy, w którym do, określacie, które konkretnie zdarzenia, czy mają wchodzić na konsolę, czy mają wchodzić na głośno, czy mają być ciche, czy mają w ogóle się na niej wyświetlać, określa się raz, a później dopisuje do takich urządzeń. Także tutaj warto chwilę poświęcić i zbudować sobie taki profil, po czym przypisać go do urządzenia. Tutaj dodam tylko to, że w pewnym momencie w tej powstała, powstała taka opcja, że w edycji samego profilu, przy jego edytowaniu, jest możliwość dopisania do jakich typów urządzeń, czyli tak jak tu wybraliśmy typ Satel ETHM, podstawia się jaki szablon. Czyli, wybierając typ nadajnika, po prostu pojawi nam się automatycznie nasz szablon, który stworzyliśmy, nie trzeba go tu wtedy przypisywać. Jeżeli już mamy to przypisane, wiemy, jak nasze alarmy będą, będą wyglądać, czyli co każdy kod oznacza i czy dla nas jest alarmem, czy alarmem krytycznym, czy, czy informacją. Można przejść do ostatnich rekordów i tutaj będzie widać te nazwy. Bo tam jest opóźnienie około 5 do około 5 minut, czyli jeżeli podstawicie Państwo szablon. To sygnały, które w międzyczasie przez 5 minut zejdą, mogą jeszcze nie pokazywać nazw, ale w momencie, kiedy minie gdzieś ten okres, to tak jak tutaj jest na przykład BR, i to jest już znany kod, czyli mamy alarm włamaniowy, jest strefa pierwsza, strefa pierwsza kolega nazwał SIA i linia siódma. Bez opisu w tym przypadku, może tu się znajdzie coś, co ma ładnie opisane i jest. Mamy alarm włamaniowy, strefa pierwsza Hall. Także jest, jest to opisane i, i nazwy przechodzą dosyć ładnie. Jeżeli chodzi o urządzenie z urządzenie z kontaktem ID, to wygląda to podobnie, czyli przechodzimy do sygnałów. Wybieramy, wybieramy profil sygnałowy typowo jak kontakt ID, tu mamy swój skopiowany jako standard kontakt ID. To do tego tutaj kolega dorzucił sobie jeszcze jakiś drugi szablon, ale przejdźmy do, przejdźmy do samego kontaktu ID, widać opisy linii, czyli opisy zdarzeń, czyli mamy tam S121 alarm pod przymusem. Jakby było R121 to pewnie byłby koniec tego alarmu. Także w ten sposób czyta się te kody. Nie wiem, czy warto je znać, na pewno warto zapoznać się z tą tabelą i sprawdzić, jakie sygnały mogą schodzić z takich systemów, jakie schodzą i do czego służą. Dobrze, przejdźmy do tej magicznej zakładki integracja, bo w przypadku integry mamy możliwość tej integracji. W tej zakładce pojawia nam się adres IP urządzenia i port. Ja w tym momencie tutaj nie mam co wpisać. Jeżeli wpiszecie błędnie adres IP, to system pokaże, że nie jest w stanie się połączyć z urządzeniem. Jeżeli adres IP będzie poprawny, port też, to ta zakładka przejdzie dalej i tu wyświetli wam się adres IP oraz port. Do tego można dodać kod użytkownika. W momencie, kiedy operator może korzystać z uzbrajania, rozbrajania strefy, ze zmiany wyjść, to ten kod musi tu być wpisany i ten kod w samej integrze musi na to pozwalać żeby użytkownik tego kodu mógł na przykład uzbrajać, rozbrajać strefy czy zmieniać stany wyjść. Więc wpisując tutaj, operator będzie mógł mieć możliwość uzbrajania, rozbrajania i zarządzania centralą. Po czym będzie widać, że ta centrala się podłączyła? W zakładce sterowanie pojawią się wszystkie wyjścia, które są dostępne w centrali. To jest Integra 64, więc aż 64 wyjścia się pojawiają. Jeżeli chcecie pokazać takie wyjście klientowi w SafeStar Go, na przykład, do jego użytku, to nazwę wyjścia trzeba opisać, więc zmieniając nazwę wyjścia z pustej na jakąś konkretną możemy pokazać operatorowi, możemy pokazać w SafeStar Go klientowi. W tym momencie takie taka strefa, takie wyjście pojawi się w, samym, w samej konsoli lub w SafeStar Go. Oczywiście też nadmienię, że w SafeStar Go, żeby klient mógł, mógł sterować samą centralą uzbrajać rozbrać, musi podczas dodawania obiektów pisać prawidłowy swój kod dostępu do centrali alarmowej. To jest bardzo ważne. Okej, okay, tu mamy opis wyjść, no ale zostają nam strefy. Te strefy się tutaj nie pojawiają w sterowaniu. Strefy pojawiają się, trzeba dopisać w, samym, w samej edycji obiektu. Ja może przejdę tutaj. Artur będzie miał dużo tego, więc nie wiem, czy nie zrobimy sobie jakiegoś obiektu, który nie ma stref. Albo nie, dobra, niech będzie pokażemy na przykładzie, który jest już będzie prościej. Dobrze. Przechodzimy do edycji obiektu, do zakładki Strefy Linie. I zacznijmy od stref. Ja może dodam nową strefę. Jeżeli mamy urządzenie Satel, to wybieramy to urządzenie, który, z którego chcemy pozyskiwać informacje o tym, czy strefa jest uzbrojona, czy rozbrojona. Dajmy sobie tą SIE. także mamy tutaj satela posiya, kod strefy. No, załóżmy strefa pierwsza jest dwuznakowy, strefa pierwsza dodajemy sobie jakąś nazwę strefy. Następnie wybieramy, że strefa i tutaj się znowu zatrzymam na chwileczkę. Sygnały uzbrajania i rozbrajania to jest też ważny temat. W tym miejscu, jeżeli korzystacie z SIA lub z kontaktu ID, nie należy, nie należy wpisywać nic. Ma to zostać puste, bo programiści zrobili w ten sposób, że jeżeli przychodzi kod SIA lub kontakt ID, on jest rozpoznawany. Te miejsca wykorzystuje się w momencie, kiedy macie jakiś nadajnik pośredni, który wysyła, nie wiem, OFF1, ON2, OFF5 czy A0, A6 albo 11 magiczne, tak? To należy te kody uzupełnić. W momencie, kiedy mamy podwojone to, czyli mamy nadajnik, który wysyła nam OFF5 i nadajnik, który wysyła, i samą centralę, która wysyła, nas, wysyła nam kontakt ID, no to no, po pierwsze, nie polecam zrobić tego w jednym miejscu, ale jak już koniecznie chcecie, to trzeba wpisać, czyli na przykład nasz OF5, tak jako czyli przyjście zmiany stany OF5 i do tego wypisać wszystkie kody, na przykład kontaktu ID, które mogą się pojawić. E401, E402, 3 i tak dalej. Tych kodów jest około 9, od E400 do E409 z pominięciem 6 i 7 i można je tu wszystkie oczywiście umieścić, tak jak powiedziałem, jeżeli korzystacie tylko z kontaktu ID albo tylko z CIA w danym urządzeniu, polecam nie uzupełniać tego miejsca. Na końcu jest bardzo ważna, ważna, ważny checkbox, stan strefy wpływa na uzbrojenie obiektu. Należy go zaznaczyć, jeżeli chcemy klientowi pokazać na głównej stronie SafeStargo, czy obiekt jest uzbrojony, czy nie. Mając więcej niż jedną strefę, na przykład pięć, może klienta nie interesować, nie wiem, jakaś komórka, czy, czy jakieś pomieszczenie konkretne, które jest osobną strefą, i, i dla niego, na przykład, z pięciu stref istotne są trzy, to wtedy zaznaczamy stan strefy, wpływa na stan uzbrojenia obiektu w tych trzech strefach i w SafeStargo na w głównej stronie, jeżeli te trzy strefy będą uzbrojone, to pokaże się, że obiekt jest uzbrojony. Tak samo jest w zakładce mapa. To też bardzo często pytacie, dlaczego jest na czerwono na mapie, a w stanie logicznym jest już, że obiekt jest uzbrojony. No bo stan logiczny, na przykład, składał się z pięciu innych stref, a nikt nie zaznaczył, na przykład, że stan strefy wpływa na uzbrojenie obiektu pokazane na mapie czy też w Safe Star Go. Więc jeżeli jest konieczność, zaznaczamy. I tyle. Ja anulowałem to utworzenie strefy. Tu strefy są zrobione. Są cztery strefy, nawet trzy do tego samego urządzenia. No, dwie do te, przepraszam, dwie do tego samego urządzenia, trzecia, kolejna inna. I teraz, jeżeli istnieje wpisana jest integracja, to w samej konsoli pojawi się operatorowi przy strefach kłódka. Ja to też za chwilę pokażę, jak skończymy dodawać linie użytkowników. No i właśnie, magiczne linie dla kontaktu ID. Po prawej stronie dodajemy linię. Jeżeli jest taka, jest taka konieczność pisywania linii, potrzebujecie wiedzieć, która linia czy który użytkownik kim jest. Wybieramy z którego urządzenia będziemy analizować kod, podajemy kod, one są trzycyfrowe, czyli na przykład linia 001 i dodajemy nazwę linii, na przykład DOM. Do tego wybieramy użytkownika. To jest takie magiczne, bardzo często dostaje pytanie: No tak, ale wie pan, no, użytkownik to nie jest linia pierwsza. No nie jest, ale nie do końca, bo to jest to samo 001, czyli wejście, co użytkownik 001, czyli pani Ania. I dla zaoszczędzenia może nie aż tak dużej ilości miejsca, ale żeby nie wpisywać dwa razy tego samego kodu, jest to w jednym miejscu w Safe starze. System i tak wie, że jeżeli przyjdzie alarm, to podstawia nazwę linii, którą tutaj wpiszemy, tak? a jeżeli przyjdzie uzbrojenie przez panią Anię, to on podstawi nazwę użytkownika Ania, która jest wpisywana w tym miejscu. I nie jest to tożsame, tak? czyli linia nie jest tożsama z użytkownikiem, mają tylko wspólny ten kod. I to jest tyle. W przypadku SIA nie ma konieczności wpisywania, jeżeli przekazywane są nazwy ani użytkowników, ani numerów linii. To pokrótce tyle z opisu linii, z opisu stref. Jeżeli chodzi o widok tego na konsoli w, dla operatora, to mamy strefy, pojawiają nam się kłódki, możliwość rozbrojenia, uzbrojenia takiego systemu, takiej strefy przez operatora. Wyjścia sterowania są po prawej stronie w sterowaniu. Jeżeli dodane są w samej integrze, można sterować tymi wyjściami. Tak samo pojawią się one w SafeStar GO.